Na pewno jest to lepsze od siedzenia przed komputerem, gdzie niszczy sobie wzrok człowiek, a grając w piłkę można odpocząć, można nawiązać nowe znajomości przez różne wyjazdy integracyjne, przez treningi po prostu staje się lepszym. Czy poleciłbyś taki rodzaj ruchu i jakie dałbyś rady osobie, która sport zna tylko z telewizji? Oczywiście, sport, jakim jest piłka nożna, jest to zdrowy sport. A jakieś rady to przede wszystkim ciężka praca i dążenie do celów, które ktoś sobie wyznaczy, bo bez ciężkiej pracy i zaangażowania nic się nie osiągnie. Dlatego większość czasu trzeba poświęcać temu sportu i ćwiczyć, żeby być jak najlepszym. Bieganie trenuję trzeci rok, wcześniej trenowałam. Treningi mam 6 razy w tygodniu, poniedziałki, środy, piątki. Mam 2 treningi dziennie, z czego rano jest siła, popołudnie rozbiegania, wtorki, czwartki i soboty mam szybkość. Przyszłość swą jak najbardziej wiąże ze sportem. Może nie będę tego robić zawodowo, ale zamierzam trenować dalej. Dla niektórych sport jest relaksem, dla mnie jest najpiękniejszą chorobą i najzdrowszym uzależnieniem. Przyszedłem tutaj do gimnazjum już pod oką, można powiedzieć, trenera Karola Szynola, który jest ojcem sukcesów pierwszych, tak, czyli Mistrzostwa Świata Juniorów i Mistrzostwa Europy. Młodzi ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że ten sport to po prostu ma szereg takich pozytywnych przesłanek. Sport rozwija fizycznie, sport rozwija również umysłowo. Sport po prostu kształtuje człowieka młodego. Sport uczy punktualności, dokładności, systematyczności, odporności na stresy, więc pewne tych cech pozytywnych, które niesie ze sobą uprawianie sportu, jest bardzo wiele. Człowiek młody, który uprawia sport, jest lepiej przygotowany do życia, nawet lepiej potem pracuje z lepszym pracownikiem, to on po prostu jest odporny na pewne rzeczy, na stresy, na niedogodności życiowe. Sport jest moim praktycznie całym życiem. Kocham to, dlatego staram się w tym zdobyć jak najwięcej i spełnić się w 100%. Ja generalnie trenuję taekwondo, ale też biegam, a biegam dla siebie. Taekwondo trenuję już prawie 3 lata, no i zamierzam trenować do końca, aż osiągnę to, co chcę, czyli pierwszy dan. Generalnie taekwondo to rozbudowana sztuka walki. Składa się ona z kung fu, karate, nawet jiu-jitsu. Sport jest dla mnie odpoczynkiem, treningiem samego siebie, nauczeniem się samokontroli i no, głównie zabawą. Zacząłem trenować 2 lata temu, triathlon akurat. Przeniosłem się tutaj do szkoły, no bo na Śląsku nie ma innej szkoły z profilem triathlonowym, dlatego jest to, że tak powiem, pewien wyjątek u nas w województwie. Są tutaj dobre warunki do trenowania, drogi są w miarę równe, park tutaj mamy do biegania, także warunki są dobre. No, na początku trenowałem pływanie, jednak pod koniec gimnazjum już nie robiłem takich wyników, które mnie satysfakcjonowały, a że zabierali mnie na zawody lekkoatletyczne, jak i kolarskie, także postanowiłem trochę leczyć. Jeżeli chodzi o treningi, to ten rower jest ogólnie lekki, dlatego żeby było ciężej, dokładam sobie obciążenia typu bidon z piaskiem i ciężarki fitness. Koła również mam treningowe, bo na start mam oddzielne koła. Ogólnie trenuję 3 razy na dzień, rano, dziennie mam pływanie z trenerem Szwedem. A później spotkam się z moim prowadzącym trenerem, trenerem Szłapką. Jeździmy tutaj po okolicach Raciborza, głównie po wioskach, żeby był jak najmniejszy ruch, żeby nie było świateł. Marzeniem, jak każdego sportowca, jest zakwalifikowanie się na olimpiadę. Każdego sportowca to są się igrzyska. Jak dla mnie, największym marzeniem to są wygrać igrzyska. To z tego co wiem, nie jesteś stąd. Dlaczego akurat Raciborz? Lepsze perspektywy na świat, więcej ludzi do trenowania, jest lepszy poziom, jest
dwóch, trzech chłopaków, co można z niej potrenować w klubie. Człowiek uczy się dyscypliny, obycia między ludźmi, jest dużo wyjazdów zagranicznych tutaj po Polsce. Jestem z Stronego Śląska, z Wałbrzycha. Tutaj zaproponowali mi lepsze warunki, lepszy klub. No i możliwość osiągnięcia czegoś więcej. Przyszedłem tutaj do klubu, wygrałem tutaj szkołę. Jest lepiej niż gdziekolwiek. Tlaczego już ma bardzo dobrą bazę. Tutaj trenujemy na poziomie już takim bardzo zaawansowanym. Uczy Pani w naszej szkole biologii i chemii. Czy mogłaby nam Pani powiedzieć parę słów o tym, jak sport wpływa na nasze zdrowie? Tak, myślę, że dla Was najistotniejsze jest to, że aktywny tryb życia pozwala Wam uniknąć wad postawy. Istotne dla Was, dla młodzieży, która bardzo szybko rośnie, jest również to, że w trakcie wysiłku zwiększa się dotlenienie organizmu, a co za tym idzie, wzrasta gęstość kości, wzrasta siła ścięgien, siła mięśni, poprawia się ukrwienie mięśni grzbietu, co zapobiega wadom postawy. Tutaj bym proponował nastolatkom jakiś zakres takiej rekreacji bardziej, jazda na rowerze, mamy tutaj krytopływalnię. Myślę, że jest to bardzo fajna forma jakiejś takiej ruchowości, rehabilitacji takiej naturalnej, wiadomo, tych schorzeń, wad postaw korekcyjnych jest bardzo dużo wśród młodzieży, o czym dowodzą ostatnie badania. Ludzie uprawiający sport na pewno cechują się też wyższą odpornością, natomiast znacznie niższym ryzykiem wystąpienia chorób serca, takich jak zawał, jak miażdżyca. Oprócz tego z pewnością macie większą pojemność płuc niż wasi rówieśnicy. No i cechuje Was na pewno mniejsze ryzyko wystąpienia otyłości. Zachęcam i uważam, że uprawianie sportu ma rzeczywiście kapitalne znaczenie dla młodego człowieka. Też uważam w ten sposób, że ten wysiłek fizyczny, który oczywiście w sporcie jest, który towarzyszy sportowi, powinien rzeczywiście towarzyszyć nie tylko młodym, ale i wszystkim ludziom do później starości. Myślę, że każdy uczeń, który chodzi do szkoły i myśli o wyborze naszej szkoły, nie musi się nastawiać tylko na wyczynowy sport. Jeżeli tacy uczniowie przyjdą, jak najbardziej, będziemy się z tego cieszyć, ale jest to szkoła, myślę, dla wszystkich. W trakcie wysiłku fizycznego nie tylko wydzielają się tak zwane hormony szczęścia, czyli endorfiny, ale też znacznie poprawia się zdolność do koncentracji, zdolność do logicznego myślenia, poprawia się dotlenienie mózgu, w związku z tym też szybciej przyswajamy informacje. Sport to przede wszystkim zdrowie. Sport jest warto uprawiać, bo można i dla siebie coś zrobić, można wygrywać różne nagrody, ale głównie dla siebie dbać o siebie. Jak mówią, sport to zdrowie, więc zachęcam, przez trenowanie można sobie wyrobić charakter, zdobyć zgrabną sylwetkę. To jest dobre. Można powiedzieć, że sport to zdrowie, dlatego zachęcam wszystkich, którzy chcą się realizować i mają jakieś tam swoje cele, marzenia, żeby sobie je po prostu stawiać na swojej drodze i spokojnie, stopniowo, systematycznie dochodzić do właśnie do tych celów, marzeń. Wybór należy do Was.